Jesteśmy w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Dziś czytamy fragment o działalności Apollosa. Ten tekst jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje nam też pewną strukturę kościoła. Coś, co jest bardzo ważne, żeby ewangelizacja była taka uporządkowana, a przez to skuteczna. Oraz ten tekst mówi o pewnych wyzwaniach dla y, współczesności. Pierwsza więc sprawa. Widzimy Apolosa, który y, jest Żydem z Aleksandrii, znał już Ewangelię, bo czytamy, że znał już Drogę Pańską. Jest człowiekiem, który przemawia, jest y, tym, który mówi o Jezusie, y, ale nie zna jeszcze całej prawdy. On potrzebuje. Odpowiedniej formacji i dlatego czytamy, że Presyla i Akwila zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Czymś naturalnym jest to, że kiedy spotykamy Pana Jezusa, chcemy go głosić i to jest coś normalnego i tak mamy robić, dzieląc się, mówiąc o nim, dając ludziom nadzieję, która płynie z Ewangelii. Ale potrzebujemy oprócz tego pierwszego doświadczenia, Pouczenia o drodze Bożej. Ta posługa właśnie pryscyli i akwili. To jest posługa formatorów. I dlatego nie możemy zatrzymać się także w naszym rozwoju, tylko na tym okrzyku, że Pan jest i żyje. Tym okrzyku kerygmatu. Potrzebujemy katechezy. Potrzebujemy wrośnięcia w wiarę. Potrzebujemy Szerokiej perspektywy, żeby wiara była w moim sercu. Drodzy, to jest bardzo, bardzo ważne. Ten moment właśnie spięcia dwóch rzeczywistości: rozgrzanego serca przez miłość Pana Boga, przez doświadczenie Jego obecności, ale jednocześnie to doświadczenie musi sprawiać, że idziemy w głąb, że idziemy bardziej stabilnie. Yy, wiadomo, że tam, gdzie rozgrzane serce, tam yy, yy, nie tylko są oczywiście uczucia, ale są uczucia, emocje, yy, jest yy, pierwsze decyzje woli, tak? Ale żeby trwać na drodze yy, wiary, potrzebne są fundamenty. I przez tą odpowiednią formację, a więc dokładnie wykładanie drogi Bożej używając tego języka dziejów apostolskich, nasza wiara staje się stabilna. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie człowiek porzuci to rozgrzane serce i zostaną mu tylko te yy, filary wiary. To też nie byłoby dobre, ale tak samo nie byłoby dobre, gdyby zostawić tylko to rozgrzane serce, bo ono wcześniej czy później, yy, im dalej będzie od tego doświadczenia pierwszego, ten płomień będzie mniejszy. A właśnie wykładanie drogi Bożej oraz wrośnięcie w kościół sprawia, że płomień cały czas trwa. Drodzy, w naszym życiu wiary nie możemy cały czas być na wysokim C, mówiąc językiem muzyki. Nie da się tak żyć, ale też nie da się żyć, kiedy tego nie ma. I dlatego Pan Bóg w swojej pedagogii daje nam Momenty, w których porusza się nasze serce, nasz najgłębszy pokład istnienia jest przepełniony, przeniknięty przez Boga, ale przychodzą też momenty, może często są to właśnie one naszym doświadczeniem, że nic nie czujemy, że nie ma jakiegoś porywu serca, ale jest miłość i jest wierność. A więc nie bójmy się wykładania drogi Bożej. Yy, dużą część swojego życia kapłańskiego poświęcam właśnie formacji, formowaniu ludzi i formowaniu formatorów tego, żeby słowo biegło, ale też żeby yy, ci, którzy głoszą słowo, coraz bardziej byli ugruntowani w wierze całego Kościoła. Yy, yy, I tutaj też yy, jest jeden element bardzo istotny, Bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Kiedy głosimy świadectwo, to to wynika z naszego doświadczenia. Ale kiedy głosimy, żeby nauczać, potrzebujemy autorytetu tych, którzy nas posyłają wspólnoty, w której jesteś, czy kościoła. Jako ksiądz mam misję głoszenia słowa od mojego biskupa. Tam, gdzie pracuję na Uniwersytecie, Mam też misję od arcybiskupa katowickiego, bo głoszę w imieniu Kościoła. Ale też tak jak właśnie, choćby osoby z naszej wspólnoty, jeśli gdzieś są poproszone o posługę, czy jakieś słowo, o słowo świadectwa, czy jakie, jakąś konferencję, podejmują to, kiedy mają moje pasterskie błogosławieństwo. Nikt sam nie jedzie pełnić posługi słowa, czy jakiejkolwiek innej posługi, tym bardziej w imieniu wspólnoty, bo stosujemy właśnie ten porządek, który jest w dziejach apostolskich. On nic nie ogranicza, on tylko zabezpiecza, że słowo biegnie dobrze, że Kościół wspiera tą osobę, która posługuje, ale też, że ktoś jest wiarygodny. A druga rzeczywistość, przed którą stoimy, to jest to, że Apollos uchyla twierdzenia Żydów. Wykazując publicznie, że Jezus jest Mesjaszem. Benedykt XVI wypowiedział w jednej ze swoich wypowiedzi, formuje wniosek, że kiedy mówimy o nowej ewangelizacji, to jest też potrzeba nowej apologii. To znaczy nowej formy odpowiedzi też na pytania, które chrześcijaństwu stawia świat. I to niewątpliwie jest ważne, żeby umieć. Odpowiedzieć na konkretne pytania, które stawiają ludzie, którzy nie znają Jezusa. I nie chodzi tutaj o dialog na Facebooku, w komentarzach, bo często to jest po prostu yy, niewiele wnoszące w jakikolwiek yy, sensowny dyskurs. Potrzeba po prostu yy, mieć wiedzę, Trzeba mieć właściwie poukładane pewne rzeczy i mieć przynajmniej kilka argumentów, takich pozytywnie właśnie podejmowanych, że kiedy ktoś stawia Ci pytanie, zarzucając nawet na przykład chrześcijaństwu to czy tamto, ty potrafisz odpowiedzieć. I dlatego zachęcam Was i wracam tu do formacji, o której mówiłem, żebyśmy nie bali się formować. Żebyśmy chcieli wrastać w życie Kościoła, bo wtedy będziesz umiał rozmawiać też z tymi, którzy nie chcą Jezusa. I nie będzie to Cię burzyło, tylko będziesz czuł, czuła zaszczyt, że o Jezusie Chrystusie mówić możesz. A więc naśladujmy Apolosa, Jego doświadczenie, rozgrzanego serca i formacji, która prowadzi do właściwej ewangelizacji i skutecznej obrony wiary.